Czołem, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Bitew Online w Total War Warhammer 2. No i dzisiaj mamy oczywiście, mamy zwykłe bitwy. Cały czas są jakieś turnieje, cały czas są jakieś wydarzenia i cały czas właśnie wrzucam jakieś tego typu rzeczy. No ale tym razem nadeszła pora na zwykłe takie bitwy towarzyskie. No i mamy pierwsze starcie. Piorun mi je nadesłał, no i napisał, że całkiem ciekawa bitwa, że może bym nagrał, więc stwierdziłem, że okej, nagram. Włączam, a tam wysokie elfy przeciwko mrocznym elfom. No ludzie, co wy mi nadsyłacie? Ale nie, no szczerze mówiąc to może jest, znaczy na pewno jest jakaś część fanów elfów na kanale, więc stwierdziłem, że okej, zagryzę zęby, jakoś to nagram. Bo bitwa ponoć była naprawdę ciekawa, więc patrzcie na to, już na pasku jest drobna przewaga, wydaje mi się, po stronie mrocznych elfów. To jest interesujące. Jeszcze się obawiałem, jak zobaczyłem, że te mroczne elfy i wysokie elfy, obawiałem się, no nie, to jedna strona pewnie na samej kawalerii, ale no z całą pewnością nie da się tego nazwać wystawieniem na samej kawalerii. Dobra, ale zobaczmy, co obie strony tutaj właśnie, zaprowadziły na pole bitwy. Na pierwszej linii mamy trzy razy włóczników, na drugiej linii mamy dwa razy białe lwy, z tyłu na trzeciej linii mamy tak, oczywiście dwa razy włócznie zbite w takie klocki, do osłony prawdopodobnie łuczników, czyli straży morskiej z loternu z tarczami, no i na tyłach jeszcze mistrzowie miecza Hoeta razy dwa. Do tego balista szpona Orła razy jeden, no i dowodzi całym przedsięwzięciem Teklis, który ma tą błyskawicę z magii powietrza, z tego co mi się wydaje. Łańcuch błyskawic, do tego stado zagłady, no i tyle, bo reszta to są umiejętności. Także ciekawie. Dosyć nietypowo, zazwyczaj na Teklisie jednak sieć Amintoka się pojawia. No i do tego mamy z tyłu jeszcze srebrne hełmy razy jeden. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wysokie elfy. Tymczasem po stronie elfów mrocznych mamy tak, pierwsza linia złożona z szermierzy i włóczników. Na skrzydłach mamy także włócznie razy dwa, dwa razy mroczne łuski na linii trzeciej, orzesz w mordę, dwa razy Charybdis, o ile oczywiście to dobrze czytam, no i przy okazji mamy jeszcze jedną balistę rozprowacza, będzie pojedynek balist w takim wypadku, skrytobójcy Kaina razy dwa, to też ciekawe rozwiązanie, no i mamy najwyższego czarodzieja z magią cienia, który ma wahadło z tego co mi się wydaje i debuff. Nie, tajemny dech Melkota i bezwład, czyli to zmniejszenie obrony i ataku, jest w tym roku starczami do tego na tyłach razy 3, no i myślę, że już możemy odpalić, zobaczymy jak się tu sytuacja będzie rozwijała. Tak jest, wymiana ognia między balistami, ciekawe jak to się zakończy. Jednak w tej pierwszej fazie ewidentnie balista wysokich elfów ma przewagę. No i na razie chyba dosyć statycznie się zacznie, więc przyspieszę, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Nie, no jednak balista mrocznych elfów z czasem zyskuje przewagę, więc wydaje mi się, że jednak w tym wypadku, jeżeli chodzi o walkę artyleryjską, to mroczne elfy mają tutaj jednak zdecydowanie lepszą sytuację. Patrzcie na to, mimo że ta balista była jako pierwsza obita, możliwe, że ma nieco mniejszy zasięg. Tak, ma mniejszy zasięg, ale mimo wszystko, patrzcie na to, ten pojedynek artyleryjski zdecydowanie na korzyść mrocznych elfów. No to dla tych, którzy by się zastanawiali ewidentnie, czy się pojedynkować w takich sytuacjach, czy nie. No wydaje mi się, że jednak lepiej nie. Bo zdecydowanie tutaj mroczne elfy odniosły zwycięstwo. Dopiero w tym momencie rusza kawaleria na skrzydło. Tutaj też srebrne hełmy, ale wcale nie zbyt agresywnie. Wszystko skupia się na tej piechocie, na pierwszej linii. Nie ma wahadła po stronie mrocznych elfów, mimo że mogło być. Więc w sumie brakuje takiego zaklęcia, które by jakoś karało bloby mocno. Mroczne elfy także podchodzą tutaj. W tym momencie pierwsza salwa wystrzelona na straży morskiej z loternu. Skupiony ostrzał oczywiście na kusznikach. Wyprzedzają białe lwy, z tego co mi się wydaje. Wyprzedzą pierwszą linię. Bardzo rozsądnie. Właśnie miałem mówić, że to całkiem dobre rozwiązanie. Tutaj kawaleria już w tym momencie objeżdża. Warto byłoby rozciągnąć te klocki, troszeczkę, żeby stanowiły lepszą przeszkodę dla tej kawalerii. Tu jeszcze rzucony stado zagłady. No i jeżeli chodzi o łuczników, kuszników właściwie, no to zdecydowanie przewaga w strzelaniu po stronie Dechmelkota, czy mi się wydaje? Ta, nie? Sieć cieni, okej. Okay. Czyli coś prawdopodobnie, co mają ci skrytobójcy Kaina. Feniks.
No i oczywiście, przewaga w strzelaniu jest ewidentna. W tym momencie szarża kawalerii. Czy tu wejdzie kontrszarża? Chyba nie. Warto byłoby też przerzucić tych włóczników na tyły, żeby wesprzeć tą kawalerię. Skoro już i tak zostali przez Karybdisa dojechani ci strażnicy morscy z Loternu w tym miejscu, no to warto byłoby podeprzeć chociaż tą kawalerię. Jej strata może naprawdę dużo zaboleć. Mocno zaboleć właściwie. Tutaj białe lwy radzą sobie doskonale na pierwszej linii. Tutaj rzucony bezwład. W tym miejscu także włócznicy zdołali się utrzymać. Jeszcze są oczywiście mistrzowie miecza, którzy także coś tam mogą powalczyć. Coś tam. Najlepsza piechota, jedna z najlepszych jednostek chyba w grze, jeżeli chodzi o piechotę, więc... Nie coś tam, całkiem sporo prawdopodobnie. No i wchodzi szarża. Straż morska z Loternu. Prawdopodobnie jakby dostała od frontu szarży. Czy ona ma włócznie? To jest pytanie. Obrona przed szarżą dużych wrogów. Tak, oczywiście, ma włócznie. O, tu weszło jakieś zionięcie czy coś w tym stylu. Co to jest? Pierwszy raz w życiu widzę to na oczy, szczerze mówiąc. Ale zrautowane dwa oddziały włócznicy. Dwa oddziały włóczników zrautowane tak naprawdę. I tutaj morale całkiem niskie, jeżeli chodzi o mistrzów miecza Hoeta. Także sytuacja wcale nie jest jakaś super kolorowa. Chociaż przewaga na pasku jest, zdecydowanie. Kawaleria ma problemy z dojechaniem straży morskiej, ale tutaj zdecydowanie lepiej poszło z tymi włócznikami. No warto byłoby ich tutaj właśnie odeskortować aż do krawędzi. Mistrzowie miecza także praktycznie zrautowani. Jeszcze jedna straż morska z Loternu coś tam się trzyma. Karybdis został zrautowany i praktycznie martwy. Także tutaj po prawej stronie zdecydowanie lepiej idzie wysokim elfom. Chociaż lewa strona też wcale nie wygląda tak najgorzej. Tu jeszcze sieć cień rzucona. Teklis miał problemy. Także tajemny dech Melkota na te Teklisa to chyba nie jest dobry pomysł ze względu na fakt, że to zaklęcie jest dedykowane do dużej ilości przeciwników. Więc prawdopodobnie Teklis w ogóle tego nie odczuje. Tu jeszcze kawalerię. No szczerze mówiąc, była przewaga, jeżeli chodzi o kawalerię. No dobra, jest przewaga cały czas, jeżeli chodzi o kawalerię mrocznych elfów, ale ono całe jest na lewym skrzydle. Tymczasem no, po prawej stronie spokojnie sobie tutaj może działać kawaleria wysokich elfów. No i patrzcie na to, balistę można by rozjeżdżać, tylko że ona nie ma ammo, więc to rzeczywiście nie jest zbyt dobry cel. Tylko pytanie, czy lepszym celem będzie rzeczywiście najwyższy czarodziej? Może, kto wie. Tutaj mistrzowie miecza jeszcze radzą sobie całkiem nieźle, chociaż z bezwładem z całą pewnością nie są aż tak skuteczni, jak mogliby być. No i przewaga rośnie jest w tym momencie zdecydowanie na korzyść mrocznych elfów. Nie wiem, co to spowodowało, czy Teklis zginął? Teklis został w tym momencie zrautowany. No tak, to jest z całą pewnością problem. I to właśnie z tego powodu nagle ten pasek poleciał zdecydowanie w dół, jeżeli chodzi o wysokie elfy, z punktu widzenia wysokich elfów. Tutaj kawaleria też dojeżdżana, włócznicy się w tym momencie załamali. Też oba karybdisy bardzo mocno obite. Stado zagłady. To jest ta nieulepszona wersja, ale tak czy inaczej prawdopodobnie pozwoli pozbyć się tych włóczników, chociaż może i nie pozwoliło. Kolejny dech Melkota rzucony. Tu przy okazji jeszcze eliksir, który zwiększa ilość punktów, po prostu regeneruje punkty życia. Więc zdecydowanie w dobrym momencie użyty, bo Teklis miał spore problemy. Dech Melkota oczywiście na Teklisa to nie jest dobry pomysł. Dech Melkota trzeba było rzucić na Mistrzów Miecza, ewentualnie Białe Lwy. Nie wiem, czy Mistrzowie Miecza nie mają jakiejś dużej odporności na magię, ale chyba nie. Nie, chyba nie, w ogóle zero odporności na magię, także no to byłby chyba dobry cel. Szczególnie, że ulepszona wersja może, z tego co mi się wydaje, zadawać obrażenia obszarowe. No i sytuacja powoli zaczyna się wyrównywać. Udało się przepędzić Karybdisa, Teklis żyje, dzięki temu eliksirowi z regeneracją wrócił tak jakby, no nie powiem, że do pełni sił, ale rzeczywiście jest w stanie coś tutaj podziałać. Problem w tym, że cały czas żyje dwóch skrytobójców, cały czas żyje najwyższy czarodziej, full HP, pełne punkty życia. Bezwład rzucony po raz kolejny na włócznie. Tu się nawrócili mistrzowie miecza. Tam jeszcze troszeczkę straży morskiej z Loternu. No i sytuacja w tym momencie się wyrównała. Kolejny tajemny dech Melkota rzucony znowu na Teklisa. Który bardzo ryzykownie tutaj koło tych skrytobójców się przemieszcza. Jeszcze tu jak tu... No nie, straszne ryzyko.
Naprawdę ogromne ryzyko w tym momencie podjęte. Kolejny raz użyty eliksir. Nie wiedziałem, że tego można tak często używać. Obrona w zwarciu, atak w zwarciu. Zmniejszone. Ale zasadniczo... Nie no, patrzcie na to. Pasek jest zdecydowanie na korzyść mrocznych elfów. Też wydaje mi się, że tutaj wysokie elfy w tym momencie no wyciągnęły tą sytuację. Wcale nie jest tak najgorzej. Problem oczywiście jest, chociaż dobry focus fire, nie wiem czy nie lepiej było pozbyć się tego Charybdisa. No, w ostatniej chwili załamała się ta kawaleria. Jakby weszła ta szarża, mogło być zdecydowanie nieprzyjemnie. Skrytobójca Kayna numer 1, czy w sumie numer 2, bo ten pierwszy już chyba zginął. Już w tym momencie zrautowany. No zaskakuje mnie ten pasek, powiem szczerze, okej. No rzeczywiście jeszcze troszeczkę mają te mroczne elfy, kolejny tajemny dech Melkota, tak jest. W sumie nie jest to może takie głupie, bo to spowalnia ta klisa, to rzeczywiście fakt. Problem w tym, że chyba rzucone jest to tak jakby dla obrażenia. Obrażenia są oczywiście niewielkie. No moim zdaniem w tym momencie, ze względu szczególnie tych mistrzów miecza, przewagę mają mimo wszystko wysokie elfy. Problem jest oczywiście z tymi mrocznymi łuskami. To będzie naprawdę ciężko dojechać. No i tu jeszcze no, całkiem nieźle trzymający się oddział kawalerii, ale sporo się tutaj jednostek wysokich elfów także ponawracało. Ale tych mistrzów... Nie ma za bardzo czym zabić tych mistrzów miecza. Ewentualnie cycle szarżować kawalerią, ale to też będzie ciężkie, bo są włócznie, jest cały czas trochę strzelania. Chociaż amunicji coraz mniej. No mistrzowie miecza spokojnie sobie poradzą z tymi bohaterami. Myślę, że tutaj nie ma jakby cienia wątpliwości. A kawaleria nawet z mistrzami, znaczy ze strażą morską z Rotternu nie bardzo sobie radzi. Jednak to wyposażenie we włócznie sporo pomaga. No i w tym momencie mamy mały zastój. No walka trwa w zasadzie. No ale tak, kawaleria nie radzi sobie ze strażą morską. No tutaj w sumie został tak naprawdę najwyższy czarodziej. No i ten jeden oddział mrocznych łusek, który cały czas ma prawie pół HP, ma prawie pół strzelania, pół pojemności, jeżeli chodzi o amunicję. Kolejny tajemny dech Melkota. No i otoczony w tym momencie najwyższy czarodziej z magią cienia. Teklis jeszcze nawet w niego wpada. No i oczywiście ci mistrzowie miecza. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby ich wysłać w pogoń za mrocznymi łuskami. Chociaż chyba nie, jeżeli się załamie czarodziej, to myślę, że tutaj będzie GG. Jeszcze Focus Fire, idzie ostrzał po prostu w cały ten tłum. Dobry pomysł z Teklisem, tak, dobry pomysł, jak najbardziej, żeby wysłać Teklisa właśnie na te mroczne łuski. Tutaj naprawdę nie potrzebuje wsparcia ten blob. Myślę, że sobie z najwyższym czarodziejem na spokojnie poradzi. Chociaż trzyma się ten czarodziej, ale wydaje mi się, że już nie na długo. Jak mistrzowie miecza się, to tutaj włócznie sporo, jak się do niego dorwał mistrzowie miecza, to już raczej otoczony przez ten tłum włóczni. Jeszcze tam stado zagłady? Od Teklisa. W dobrym miejscu w sumie wrzucone. Całkiem spory damage zadało tym rocznym łuskom, powiem szczerze. Jeszcze tajemny dech Melkota, kolejny raz. Ale nie, no tutaj już tak jak mówię. Śmierć, a właściwie przepędzenie tego najwyższego czarodzieja. O nie, jeszcze tutaj Feniks. Uniknął te oddziały, czy nie? Dobre pytanie. No tak częściowo. Częściowo. Jeszcze się nawrócił skrytobójca Kayna. Ciekawe. Ile on ma HP? 303, więc w sumie nie tak mało w tym momencie. Tam Teklis się załamał. No trzeba przepędzić tego czarownika. To jest jakby... konieczne, przyspieszę trochę. Przecież on jest na koniu, więc może się nawrócić za chwilę. Teklis kolejny... Myślałem, że kolejny dech Melkota wszedł, ale chyba nie. Z drugiej strony, jeżeli zginie Teklis od skrytobójcy Kayna, to ja nie wiem w sumie. No bo się nawróci czarodziej wtedy. Ale pomyślcie, gdyby te wszystkie tajemne dechy Melkota lądowały na piechocie. Myślę, że wysokie elfy by to wygrały. Mroczne elfy by to wygrały wówczas. No tak, bardzo dobry pomysł. W tym momencie to jest już GG. To już jest GG. Tak, no tak, dokładnie tak. No właśnie, pomyślcie, gdyby te wszystkie tajemne dechy Melkota lądowały na piechocie.
tak naprawdę niewiele by zostało tych jednostek w tej końcowej fazie. No i możliwe, że nie zdołałyby pokonać wtedy najwyższego czarodzieja, bo jednak rzucanie tego tajemnego dechu Melkota na Teklisan nie był dobry pomysł. Obrażenie znikome, znaczy to jest całkiem niezłe rozwiązanie, bo to spowalnia, jakby nie patrzeć. Problem w tym, że no to trzeba by spowalniać w takim razie Teklisa, kiedy coś tam koło niego było, coś tam się na niego rzucało, a tutaj nie bardzo były takie sytuacje. To było raczej rzucane dla obrażeń i wydaje mi się, że lepiej właśnie było rzucać to po prostu na piechotę, szczególnie na Mistrzów Miecza. Bez nich prawdopodobnie, myślę, że Mroczne Elfy by to wygrały po prostu. Tak mi się wydaje. Ale bliskie starcia. Kto najwięcej trupów zrobił? 102 kawaleria, 99 jeźdźcy mroku z tarczami. No dojeżdżali tą piechotę uciekającą, więc to głównie dlatego. Tak, to przypuszczam, że głównie dlatego. Dobra. Bitwa numer 2. Pyrrhus przeciwko Pawłowi. Zobaczymy, jak się tu sytuacja będzie rozwijała. Mamy zielonoskórych przeciwko Skavenom. Ciekawa sytuacja. Całkiem ciekawa sytuacja. No ciężko się gra zielonoskórymi na Skaveny. Znaczy na Skaveny gra się wszystkim ciężko, przypuszczam. Od tego ostatniego ich buffa, solidnego. Ale jednak no coś tam mogą rzeczywiście powalczyć zielonoskórzy. Ze względu chociażby na awangardy. Sporo piechoty mogą wystawić w awangardzie. Po prostu wystawić się bardzo blisko armii nieprzyjaciela. Mapa Letnia Pieść. Czy ja to pierwszy raz będę w życiu widział na oczy? Możliwe. Za chwilę się przekonamy. No, jeżeli chodzi o dowódców, to ciekawa sytuacja po stronie Pyrrhusa, po stronie zielonoskórych, bo mamy tak, Skarstnika, mamy szamana orków i szamana goblinów. To jest ciekawe połączenie. Ja tak jakby, no wydaje mi się, że po tym nerfie pocisków szaman goblinów nie jest jakimś super dobrym rozwiązaniem, ale... No ale czemu by nie spróbować? Zobaczmy w takim razie, co ma szaman nocnych goblinów. On ma tak, ma Vindictive Glare, czyli ten pocisk, plus oczywiście szaman może zmniejszać ilość many po stronie przyjaciela, więc to jest na pewno fajne. Szaman orków tymczasem ma także pocisk i eksplozję, ciekawe. No i dowodzi całym przedsięwzięciem Skarsnik. Dobra, pierwsza linia. Przeplatanka, orkowe chłopaki, w środku trzy oddziały orkowych chłopaków, na skrzydłach fanatycy nocnych goblinów. No i chłopaki watażki, czyli dwa razy nocny goblin z Regime Sovereign Known. Dalej mamy jeden oddział czarnych orków. Strzelanie, razy trzy. Goblińscy łucznicy oraz ten oddział goblińskich łuczników z Regime Sovereign Known. Do tego ohydne tchórze. Po lewej stronie na skrzydle mamy trzy razy hobgobliny nocnych goblinów. Po prawej stronie mamy hobgobliny, no i goblińskich jeźdźców na pająkach. Nie, dwa razy hobgobliny, raz goblińskich jeźdźców, czyli tam też mamy raz goblińskich jeźdźców. Tak, tak. Zobaczmy w takim razie na armię Pawła. Pierwsza linia. No to po prostu szczurzy niewolnicy z włóczniami, śmieciowa piechota. Tymczasem na drugiej linii mamy taki troszeczkę bardziej ściśle ustawiony regiment. No i tak, szturm o szczury z mieczami i tarczami. To jest chyba jedyny przedstawiciel tej jednostki. Na polu bitwy. Tu mamy klan braci z tarczami. Razy dwa. I jeden oddział klan braci z tarczami z Regime Sovereign Known. Zobaczmy, jak wyglądają. Wow, płonące miecze. Ciekawe. Do tego włócznicy klan braci z tarczami. I tutaj jeszcze włócznicy klan braci z tarczami także. Szczurogry. Raz, dwa, trzy. Chyba tak, jest czwarty oddział szczurogrów. No i do tego mamy spacz rusznicę. Także razy 3. I to wszystko. To by było na tyle. No i mam jeszcze Ikita Szpona, który dowodzi całym przedsięwzięciem. Jeżeli chodzi o zaklęcia, to co my tu będziemy mieli? Ostrzał. Spacz błyskawice. I tyle, jeżeli chodzi o zaklęcia. Nie, jeszcze to jest zaklęcie, tak. To unieruchamia jednostki latające. Ale po stronie Pyrrhusa nie ma jednostek latających, więc będziemy mieli po prostu spam spacz błyskawic. Dobra, odpalmy, zobaczymy, jak się tutaj sytuacja będzie rozwijała. Manewry po obu stronach.
Skarstnik ma oczywiście tą umiejętność, która zwiększa obronę przed strzałem. To jest bardzo fajne. Oczywiście zwiększa zwiększa skuteczność strzał przeciwko tarcz. Nie strzał, tarcz. Skuteczność tarcz przeciwko strzałowi, plus, to chyba właśnie zostało rzucone, tak, daje jednostkom skradanie. W tym momencie to zadziałało chyba tylko na czarne orki, ale to wystarczy. To pozwala podejść jakby no oddziałem, który chcemy ukryć, bardzo, dosyć blisko armii nieprzyjaciela, także to pozwala naprawdę no jakby uniknąć ostrzału dla jakiegoś jakby no w jakiś tam konkretny oddział. No w tym momencie czarne orki to jest jak najbardziej dobry wybór. Kawaleria. Po obu stronach widzę, że sporo kawalerii już się w tym momencie zaczyna okrążenie. Po obu stronach. Szczurogry rzucone w kontrze. Focus Fire wchodzi w szamana orków. Wcale nie obrywa jakoś strasznie mocno. Te różnice... dziwnie niecelne, powiem szczerze. No, Vindictive Glare, 0 damage'a. Tu jeszcze wejrzenie Morka, także ulepszone z tego, co mi się wydaje. Niestety parę pocisków się odbiło, ale powiem szczerze, że troszeczkę coś tam oberwał ten Inkit Spawn. Tutaj już całkiem skuteczny charge, aczkolwiek szczurogry w walce z hobgoblinami to chyba nie jest najlepszy... Ależ tu blob powstał, niekorzystnie chyba dla orków. Na szczęście na pierwszej linii sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Czarne orki udało się podprowadzić, no i to jest przede wszystkim bardzo ważna informacja. No poza tym oczywiście szczurzy niewolnicy już w tym momencie się rautują. No ale te też skaweńskie warstwy działają całkiem skutecznie. Cały czas patrz różnicę. No i oczywiście szaman orków już w tym momencie przepędzony. No i nie użyje za bardzo tych swoich pocisków dalej. No myślę, że eksplozja byłaby lepszym rozwiązaniem na początek, chociaż oczywiście nadałoby się rzucić to tylko i wyłącznie na jeden oddział. Z prawej strony także szarże, ale ponownie hobgobliny przeciwko szczury ogrom raczej nie wygrają. Plus oczywiście jest taki, że kolejne warstwy się też powoli załamują. Tutaj jeszcze szczury z mieczami i tarczami. Wow, te czarne orki straszną siekę zrobiły. Ucieczka przez spacz błyskawicą, czy to się uda? Tak, właściwie się udało. No, skrzydła wyglądają zdecydowanie na korzyść skawenów. Udało się przepędzić większość tej kawalerii. No, trochę spacz różnice oberwały, chociażby w tym miejscu, ale generalnie dwa oddziały trzymają się jeszcze naprawdę nieźle. No, problem w tym, że tak, o ile skrzydła udało się skawenom wygrać, są jakieś szanse tutaj manewrowania, no to środek się całkowicie załamał. No tak, całkowicie się załamał tak naprawdę. Czarne orki już w tym momencie wpadają na ostatni oddział. Czy on ma niezłomność? Nie, nie ma niezłomności prawdopodobnie. Więc będzie bardzo ciężko ochronić te spacz różnice. Kolejny pocisk, Wicked Spawna. Zero damage. Wejrzenie Morka myślę, że robi więcej. Mimo wszystko wejrzenie Morka chyba robi więcej. Tutaj już się załamują szturmoszczury z mieczami i tarczami, aczkolwiek no stały naprawdę długo w walce w zwarciu. Oczywiście blokowanie ostrzału także odpalone w tym momencie przez Inkita Spawna. No ale to nie jest konieczne. Różnic już w tym momencie tak naprawdę nie ma za bardzo na polu walki. No posypała się armia skawenów. Problem w tym, że cały czas mnóstwo szczurogrów, dokładnie, szczurogrów. Dwa oddziały, trzy oddziały cały czas tutaj stacjonują. Jeszcze jeden oddział różnic praktycznie nieruszony, niedraśnięty nawet. Tu jeszcze całkiem sporo piechoty nieprzyjaciela. Wprawdzie to tam szczurzy niewolnicy, no ale zawsze coś. Zawsze coś. Lewa strona no, załamała się na korzyść tym razem skawenów. I Kitszpon tutaj z całą pewnością sporo pomógł z tym swoim Doomwheelem, bo on na Doomwheelu jest, nie? Tak, tak. Ciężko go będzie dorwać i wysnajpić, to jest pewne. No, szczurogry. Nie, zawróciły. Przestraszyły się chyba ohydnych tchórzy, bo to mogłoby zaboleć oczywiście. Bomba dymna, kolejne pociski, Vindictive Glare. Ajajaj, no to tym razem nie zadziałało. What the heck? Dwa pod rząd? Jakim cudem? Czy wrócił? Nie, zaraz. Szaman orków się nie nawrócił. To było strasznie dziwne, powiem szczerze. Nie sądziłem, że coś takiego jest możliwe.
Kolejna spacz błyskawica, no i zadziałało. Ohydne tchórze automatycznie się tutaj rozpadły. No tutaj szczury ogry bardzo mocno obite w wyniku ostrzału. No i oczywiście w walce z czarnymi orkami także. Hobgobliny wpadły w tym momencie w spacz różnicę. No wydaje mi się, że orkowie mają przewagę, no ale to może być niełatwe, szczerze mówiąc, żeby to zakończyć, żeby to po prostu zakończyć. Cały czas jeden oddział szczurogrów, full HP. No i ten nieszczęsny Ikit Szpon. On może wykierować, naprawdę. Problem w tym, że nie ma czym zatrzymać tych szczurogrów. No i w tym momencie łucznicy muszą albo uciekać. No tyle dobrego, że Pyrrhus rozdzielił te oddziały. I dzięki temu, no jeżeli wpadną szczurogry w jeden, to drugi zawsze będzie ostrzeliwał. Myślę, że szamana można by spokojnie w tym momencie wysyłać do walki w zwarciu ze szczurogrami, żeby jakoś się przechwycił. Chociaż nie, w tym momencie jest kawaleria, jest trochę piechoty, więc kto wie, może sobie poradzą. Skarsnik samotnie walczy z niewolnikami. Tutaj czarne orki przepędziły kolejny oddział włóczników klan braci. Nie za bardzo tutaj ten szaman goblinów pomaga. Minusem jest także to, że to jest mocno pofałdowany teren i te pociski się odbijają po prostu od wzgórz, zanim w ogóle trafią w cel. To jest zawsze problem. No w tym momencie próbuję zebrać swoją, Paweł, ewidentnie zebrać swoją skaweńską armię. Tutaj także zmierzają te oddziały niedobitków. Pasek jest na korzyść orka, zdecydowanie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście kolejny. No, to już zabolało. Nie, czekajcie, czy to był Skarsnik? To mógł wystrzelić Skarsnik. On ma tą swoją umiejętność, patrzcie na to, jest. Nie, zaraz, to nie to. On, czekajcie, czy to Skarsnik ma, czy to... O, już nie pamiętam, ale któryś z tych lordów... To miał być chyba kolejny Vindictive Glare. Ale nie, Skarsnik tego nie ma jednak. Dziwne, to jest strasznie dziwne. Raz tu zadaje taki, wydaje się, całkiem rozsądny damage, a innym razem... No, znaczy, to i tak wiele nie robi, ale patrzcie, pocisk za pociskiem lecą. Możliwe, że coś się w tym zakresie znowu zmieniło niedawno. Ja szczerze mówiąc nie jestem za bardzo na bieżąco. No nie wiem, cały czas nie jestem fanem, bo myślę, że ten damage nie jest i tak jakoś szczególnie duży. Aczkolwiek, no co obiło tego Ikita? Łucznicy? Nawet nie zwróciłem uwagi. Kolejne pociski. Coś tam robi, no coś tam jednak robi. Może to nie jest takie głupie rozwiązanie mimo wszystko. Tutaj kolejne starcie. Szturmoszczury z mieczami i tarczami się także nawróciły. Także kto wie... Jak tu będzie wyglądała sytuacja? Pytanie. No czarnych orków jest naprawdę niewielu. Łak! Po raz kolejny rzucone. Skarsnik naprawdę długo walczył w zwarciu, więc no udało mu się naładować tą umiejętność po raz kolejny. I to się opłaciło, bo szturmoszczury z mieczami i tarczami w tym momencie zostały zrautowane. Jeszcze sporo włóczników klan braci z tarczami. Kolejne pociski. Nie no, zadaje to obrażenia, ewidentnie. Jak było full HP, to tego nie było widać jakoś za bardzo. Ale w tym momencie rzeczywiście jest to widoczne. Spacz błyskawica trafiona. Jeszcze szczury. Szczurogry, dlaczego mi się to myli, nie wiem. Tu dwa oddziały szczurogrów wpadły na plecy, ale to im chyba nie wyjdzie na zdrowie. Zrautowane. Łucznicy też wpadają do walki, ale szczurwogry strasznie ich tutaj zmasakrują. Skarsnik samotnie. Kolejne pociski. No to średnio trafione, dlatego nie zadało zbyt dużych obrażeń. No patrzcie na to, przewaga na pasku zdecydowanie na korzyść orków. No pytanie, czy to rzeczywiście jest przewaga. Spacz różnicę, nie, no dobra, otwierają ogień w kierunku szamana z tych goblinów. Dobry wybór chyba, no bo w tym momencie on naprawdę robił robotę. Problem w tym, że po stronie orków jest sporo strzelania. Jeżeli skończą się pociski, no to chyba ta przewaga zostanie mocno zredukowana. Vortex siądzie, prosto od
Prosto na ten oddział goblinów. Tak, tak. Jeszcze spacz błyskawica. Ajajaj, to zaboli. Jeden oddział został zrautowany, znaczy został zmasakrowany praktycznie do zera. I patrzcie, jak szybko się zmieniła sytuacja. Jeszcze do tego focus fire ze spacz różnic. No to strzelanie jest straszliwe. Kolejne ła odpalone. Udało się zrautować włóczników klan braci. Tu jeszcze no, oddział szczuroogrów. No ale oczywiście walczą z oddziałem z niezłomnością, z tego co mi się wydaje. Więc ciężko będzie to szybko zakończyć. Szarża skarsnika na szczuroogry. Kolejna spar błyskawica. Aj, trafiona niestety. Różnice już nie mają ammo. Tu, znowu szturm oszczury z mieczami i tarczami. Jeszcze szczuroogry się nawróciły. Kolejna szarża. Ile tych szarż już było wykonanych w tej grze, to ja nawet nie wiem. Skradanie włączone u skarsnika. Prawdopodobnie ogarnęło jeszcze ten oddział, zgadza się. Próbuję tutaj dopędzić Pyrrhus różnicę. Oddziałem ze skradaniem. No niestety, nie dobiegł. Niestety zrautował się zanim dotarł do celu. Cały czas tak naprawdę po obu stronach sytuacja jest wyrównana. Każdy to może chyba w tym momencie wygrać, naprawdę. Wydaje mi się, że może być ogromny problem z zabiciem Ikita Szpona. Nie ma czym go dorwać. No, skarsnik w pojedynku chyba nie wygra, mimo że nawet Ikit Szpon ma resztki HP. Ale wydaje mi się, że ciężko będzie to wygrać. Porautowały się już na amen te oddziały szturmoszczurów. No i kolej... No ładnie, powiem szczerze, ciekawe było zachowanie tego Vorteksa na sam koniec. On tutaj ratuje bardzo mocno, chociaż w dalszym ciągu przewaga jest po stronie orków i to bardzo mocno rośnie w tym momencie. Pewnie coś się ponawracało. Tak, tak, łucznicy. Oj. Ogromne ryzyko. Nie no, nie wiem, resztki HP na Ikicie, no 600 HP, skarsnik 2300, więc ja nie wiem w sumie, czy jednak skarsnik by tego nie wygrał. O, chyba, że te różnice tutaj podziałają. Jeszcze ostrzał w szczurzych niewolników, albo w klan braci. Klan braci. Spacz błyskawica kolejna. No groźnie, groźnie. Skaweny naprawdę mają problemy. Trzeba było to zrautować. Wtedy pasek się może troszeczkę poprawi. Aj, a tu się zawróciły te spaszrusznice. Ajajaj, niedobrze. No tylko, że na razie tutaj nie będzie żadnych zmian. Mogą się ewentualnie nawrócić ci klan bracia. Więc nie wiem. Nie, nie nawrócili się klan bracia. No ciężka sytuacja. Tam cały czas pościg za tymi łucznikami. Różnice chyba w zwarciu nie biją się jakoś rewelacyjnie, więc jednak wydaje mi się, że to, że orkowie to ugrają. Nawróciły się włócznie klan braci. No i gdyż pan oczywiście próbuje tam pomóc, żeby zrautować ostatecznie tych skrzypiących uczników. I udało się. Tak, oddział został zmasakrowany. Niewiele to zmieniło na pasku. To jest bardzo ryzykowna sytuacja, bo naprawdę niewielkie obrażenia w tym momencie. Zwiększone tempo odnawiania mocy. Ponownie Vortex. Ajajaj. I spacz błyskawica. W te... O!
Wow. Czy te czary to ugrają? Aha, te włócznie się wtedy... wtedy... zrautowały totalnie, no... Koniec, to jest końcówka, nie? Łucznicy zostali zrautowani. Sam Skarsnik został na polu bitwy. No i oczywiście spatrz różnicę po stronie przyjaciela. Poza Ikitem. Ikit dalej, 667 HP. 1800 Skarsnik został obity przez te różnice. No w tym momencie nie wiem jak to się rozstrzygnie. Dobre pytanie. Skarsnik wpada w różnicę. No ci łucznicy, oni się już nie nawrócą. Ikit może na nich spokojnie siąść. Pytanie, czy różnice wygrały ze Skarsnikiem. Czy tu nie będzie potrzebna pomoc? No właśnie, jednak. Odpieranie szarż. No tak, to się przydało w tym momencie. No i jak to się rozstrzygnie? 667 dalej. 1700. Ryzyko. Szarżowanie Skarsnikiem to ryzyko. Ikitem to ryzyko, no ale z drugiej strony to chyba koniec. To chyba koniec jest w tym momencie. Okej, no rozbite te oddziały. Ukrycie jeszcze rzucone przez Skarsnika. No i Kit tego nie ugra, nie? No nie ma opcji. 1700, 667. We losing, no ja... Coś w tym stylu. Co? Co się dzieje? Co to jest? Traci HP Skarsnik. Okej, Kit się wycofuje w tym momencie. Co to w ogóle było? Okej. To było dziwne, strasznie, powiem szczerze. No nie mówcie mi, że znowu się... Nie. Tym razem się nie udało, ale Skarsnik ma w tym momencie... 980 HP. Problem w tym, że jeżeli zrautują się różnice, to moim zdaniem nie będzie mógł Skarsnik robić takiego cycle charging. Dobra, jeszcze jedna różnica. Wow. To chyba się uda. Wow. Przegrały orki. Ugrał to Ikit. No mógł cycle szarżować ze względu na fakt, że różnice cały czas walczyły. Wcześniej była taka sytuacja, może kontrowersyjna, gdzie różnice uciekały, mimo że tak jak został ten jeden oddział rozbity całkowicie, gdzie tam Ikit z różnicami to zrobił, i wtedy te drugie różnice uciekały od walki. Rzecz w tym, że Ikit i te pierwsze różnice szły do walki, więc tak naprawdę myślę, że wszystko się odbyło zgodnie z zasadami, ale to pchnięcie na koniec, to nie wiem co to było po prostu. Nie, to było takie dziwne, ale no świetna bitwa. Na styk. Ale jednak pierwotnie miałem w takim razie rację, że jednak Ikit wygra ze Skarsnikiem. Chociaż gdyby nie różnice, to by nie wygrał, bo tak jak mówię, nie mógłby uciekać z kombatu i wtedy myślę, żeby poległ. Bo jednak Skarsnik mu jednym ciosem naprawdę spory damage zadał. 0 HP mu prawie zostało. Jakieś 500 damage'a mu zadał, czy tam może nawet więcej. No to było ciekawe, trzeba przyznać. Dobra, tyle. O, nie zobaczyłem kto zadał ile obrażeń, ale tam czarne orki miały chyba najwięcej, chociaż głowy nie dam. Możecie sobie w każdym razie cofnąć materiał i zobaczyć. Tyle.
Dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w tym w kolejnym odcinku. Dzięki za nadesłanie powtórek. No i coś jeszcze miałem mówić? Nie, chyba nie. Dobra, do zobaczenia. Czołem.